Witam wszystkich! Pomyślałam sobie, że dziś wezmę na tapetę temat ludzi nieśmiałych. Wiele ludzi boryka się z tym problemem, i w większej mierze są to osoby wrażliwe, a zwłaszcza wysoko wrażliwe. Sama kiedyś byłam nieśmiała i bardzo wrażliwa, więc znam to od podszewki. Od tamtego czasu trochę już minęło i można by powiedzieć, że znalazłam się po drugiej stronie barykady. Czyli spotykam ludzi nieśmiałych i doświadczam ich zachowań z perspektywy kogoś, kto ma już nieco więcej pewności siebie i coraz mniej przeżywa różne sytuacje. W skrócie, łatwiej mi przychodzi olać pewne sprawy, co nie znaczy, że nic mnie nie rusza. Podsumowując, spróbuję przyjrzeć się obu stronom medalu bez osądzania nikogo. Chodzi mi o zrozumienie sytuacji osób nieśmiałych i tych, którzy nie odczuwając wobec nich empatii, są dla nich szorstcy i niemili. Zaczynamy. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Poznajecie nowego człowieka, witacie się z nim, ale on nie patrzy wam w oczy, odpowie coś albo i nie, po czym szybko kończy rozmowę, Odwraca się i zajmuje się swoimi sprawami. I wasza reakcja w tej chwili może być różna. Jedni pomyślą sobie, dalej ty chamie. Potem będą go unikać albo traktować jak powietrze. Inni dadzą mu szansę, ale długo nie będą znosić jego zachowania. Potem będą rozpowiadać wszem i wobec, że jest dziwny, że to ham, prostak i człowiek niewychowany. Jeszcze inni zaczną mu dokuczać czy prześladować. I skąd się to bierze? Osoby nieśmiałe znają odpowiedź na to pytanie. Niestety nie wszyscy są w stanie je zrozumieć. Przeciętna osoba takie zachowanie odbiera jako ignorancję, brak szacunku czy wywyższanie się. To podkopuje poczucie wartości tej osoby. Czuje się ona urażona albo wkurzona, czy gorsza. I to wyzwala jej agresję, a potem wszystko samo się toczy. Człowiek wpada w jakąś błędną spiralę. Tymczasem sprawy mają się nieco inaczej. Ktoś, kto jest nieśmiały, boi się nawiązać kontakt z innymi, albo nie chce być problemem dla innych. Czy czuje się niechciany? Często boryka się z reakcją stresową. Jedni się pocą, inni trzęsą, jeszcze inni czerwienią a jeszcze inni dostają paraliżu. I oni naprawdę nie są w stanie sobie z tym poradzić. To jest od nich silniejsze. To się wiąże czasem z charakterem, ale często ze złym traktowaniem w domu czy w środowisku, gdzie przyszło im się wychować. Często takie osoby są poniżane, stosowana jest wobec nich przemoc fizyczna i emocjonalna. Dzieje się to zarówno w domach bogatych, jak i biednych. Aczkolwiek bieda pogłębia problem. Jest to przykre i bardzo takim osobom współczuję, jednak te osoby nie są świadome, że ich reakcje obronne wywołują również reakcje obronne u innych osób, dlatego że można je pomylić z agresją bierną. Z drugiej strony, ludzie, którzy nie są wyrozumiali dla osób nieśmiałych, nie znają z bliska ich sytuacji. Ale skąd mają to wiedzieć, skoro osoby nieśmiałe nikomu o tym nie mówią, a ich zachowanie, choć nieświadome, potrafi być bardzo męczące oraz irytujące dla osób, które nie są świadome ich dramatu. Dlatego dziś zabieram głos w sprawie obu stron i apeluję o wzajemną wyrozumiałość. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i pozostawiam temat do waszej refleksji.